Startowali m.in. uczestnicy dzisiejszych zawodów Jesper Monberg, Matej Ferjan oraz Peter Carson reprezentujący barwy Gorzowskiej Stali i młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii Jurica Pawlicz. Prosto z tych zawodów przyjechali do Leszna. Jurica Pawlicz trochę zmęczony podróżą, podobnie zresztą jak Peter Carson. Szwed narzeka na ból kręgosłupa, ale zobaczymy, jak będzie spisywał się w dzisiejszych zawodach. Korzystał tam jeszcze z pomocy lekarza przed zawodami. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Przed nami pierwszy wyścig z udziałem młodzieżowców. Robert Kaszczak wystrzelił ze startu w czerwonym kasku. Tam chyba za szeroko pod ogrodzenie pojechał Jurica Pawlicz, a chwilę nieuwagi Roberta Kaszczaka wykorzystał w białym kasku 20-letni reprezentant Gorzowskiej Stali Tomasz Jonasson. Ten chłopak swego czasu był nawet na celowniku Leszczyńskiej Unii. Ostatecznie związał się dłuższym kontraktem z drużyną trenera Stanisława Chomskiego. A przypomnę, on debiutował w polskiej lidze na polskich torach w 2006 roku. I właśnie Jonasson na prowadzeniu, na drugim miejscu Robert Kaszczak i walka o jeden punkt. Adrian Szepczykowski okazuje się lepszy od Jurycy Pawlicza. Pawlicz wczoraj w półfinale wywalczył miejsce rezerwowego w wielkim finale, który odbędzie się, przypomnę, na torze w Zielonej Górze. Turniej Grand Prix Challenge. Bezpośrednia walka o trzy miejsca premiowane awansem do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Dobrze zaprezentowali się w półfinałach reprezentanci Gorzowskiej Stali w komplecie, awansując do turnieju finałowego w Zielonej Górze. W komplecie, czyli Peter Carson, Jesper Monberg oraz Matej Ferjan.